Witam wszystkich bardzo serdecznie w nowym roku, w 2019. Zobaczymy, jak to się potoczy. Czy będziemy mieli szczęście w 2019 roku. Mam nadzieję, że u was wszystko w porządku jest. Po Sylwestrze w tym bardziej, bo niektórzy może pamiętają, że 1 stycznia był event Blaski, więc trochę osób na forum pisało, że nie jest zadowolonych, bo w końcu był ten Sylwester, to niektórzy mogą być trochę, jak to się pokazuje, na wypici, więc ale jak tak dobrze patrzę, jak tak przyglądałem się, to sporo, praktycznie wszystkie spoty były pozajmowane. Ja też wcześniej brałem udział w Blaskach, więc Kik mi trochę pomagał, jako ochrona robił, a ja po prostu dropiłem, więc tak to wygląda. Jeszcze raz wspomnę, mamy 2019 rok, to jest pierwszy odcinek na ten rok, więc troszkę liczę, że tych odcinków w tym roku będzie, więc o to raczej nie ma się co martwić, a tu standardowo tombolą się zajmiemy, więc standardowo zobaczycie, jakie talizmany udało mi się wykręcić i ogólnie w ogóle, jakie nagrody udało mi się zdobyć. Może minimalnie trochę odsunę. Więc jeszcze raz powiem coś o tomboli, bo w poprzednim odcinku wspominałem, że ciekawe nagrody są. Przynajmniej wydaje mi się, że tak powiedziałem. Jak coś, to oczywiście to jest poprawka, co prawda nikt mnie nie poprawiał w komentarzach, ale ciekawe nagrody to oczywiście tylko o talizmany mi chodziło, bo ogólnie jak tak patrzycie, to tak nic specjalnego mi tu nie leci. Na przykład przyjrzyjmy się, co tutaj poleci. Amur, odłamek energii, fioletowa mikstura, symbol szczęścia, no to symbol szczęścia to wiadomo, no to potrzebne jest. Ale tak to jak się patrzy, no to nic ciekawego. No talizman wiatru. Czy w tym odcinku poleci jakaś nagroda dnia? Nie wiem, zobaczycie sami. Ale szybko jeszcze przejdźmy do blasków. To w sumie, jak pamiętam, tu z Kikiem wydropiliśmy chyba 550 blasków. Na deskach dropiliśmy, to mogę się pochwalić, dropiliśmy na deskach, więc później pod koniec eventu sobie podzieliliśmy się na pół, więc wydaje mi się, że to nawet ładny wynik. Ja się nie znam za bardzo, co prawda niektórzy pisali, że ponad 1000 niby wydropili, ile w tym prawdy to ja nie wiem, może gdzieś V3 wydropili, nie wiem, nie wnikam, możliwe, że tak było, ale jest taka jedna sprawa, która się niestety wydarzyła i chciałbym się z tym z wami podzielić w sumie. Miałem to sprawdzić, ale zapomniałem, bo trochę jestem w pośpiechu ciągle, więc na grze napisała do mnie pewna osoba, jakiś 35 level, i napisała siema złodzieju, do mnie. Ja się tak zastanawiałem, o co chodzi, ja myślałem, że to jakiś subskrybent sobie tak dla żartów napisał, że nie wiem, że będzie chciał, że go pozdrowić czy coś takiego, bo podobne rzeczy tam niektórzy subskrybenci pisali, ale to się nie obrażałem, wiadomo. No i podsumujmy, bo już nie będę mówił, co tam, jak ta konwersacja wyglądała, to okazało się, że ktoś, kiedyś wam wspominałem, możliwe, że pamiętacie, chociaż sporo osób jeszcze przybyło na mój kanał, to możliwe, że tego nie wiecie, więc jest aktualnie ponad 1100 subów, za co oczywiście bardzo dziękuję, więc wspominałem w którymś odcinku, nie wiem, czy to było w poprzednim, czy jeszcze w poprzednim chyba, że jest jeszcze jakiś Asus na serwerze. I on się pode mnie zaczął podszywać. Co za tym idzie, osoba ta, co ma 35 level, została okradziona z konta. Więc ja zgaduję, że ten 35 level musiał po prostu podać pasy dla tego Asusa. Nie wiem, jaki tu Asus jest, ja nie widziałem, więc to na pewno nie jestem. Ja się chciałem dopytać. O, dobra, to Clint, pozdrawiamy, zobacz tu i kup. Za chwilkę oczywiście skontynuujemy. Drinkers Life, pozdrawiamy. Staszka Tiko, Maups, Szast, pozdrawiamy, LoveJSX, PL1, PL01, Panima, Wisła Sharksi i to tyle. Więc wracając do tego, to niestety ktoś się za mnie podszywa i okradł kogoś i podobno ta osoba, ten jakiś inny Asus powiedział, że jego głównym kontem to jest właśnie ja, że ja jestem Asus 18CLH, więc pierwsze, co mi przyszło do głowy, to napisałem do osoby, czy napisała do supportu, bo ja oczywiście nie ukradłem, to oczywiście podpowiedziałem, że do supportu się zgłosiła i napisała, jaki jest problem, że jakiś
żeby najlepiej, żeby poddać, kto dokładnie okradł, no ale niestety nie pamięta dokładnie niku, więc no. Więc nie wiem, czy ta sprawa została rozwiązana. Sam, jeżeli ktoś z was został okradziony i zgłaszał się do supportu, to możliwe, że wy wiecie, jak ile to czasu zajmuje. Pewnie na jakieś różne pytania trzeba odpowiedzieć, czy na przykład tego dnia to kupiłeś, czy to, to, to. Nie wiem, ja i zgaduję. Więc niestety, jak coś, to uważajcie. Jedyne konto, znaczy jedyna postać, jakby to powiedzieć, Asus 18CLH to jest tylko jedyny Asus, na jakiego mam, bo mam w sumie 4 czy 5 kont i ja nigdzie nie mam żadnej nazwy Asusa, tylko mam Asus 18CLH, to jest moja główna postać, więc jak napiszę do was jakiś inny Asus, jakiś, nawet nie wiem, nawet jakby Asus 18 do was napisał, pamiętajcie, mój nick został skradziony, nie mam już tego niku, więc nawet jak Asus 18 do was napisze, to nie jestem ja, tylko Asus 18CLH, co prawda tutaj teraz taki słaby przykład tu jest, bo tu jeszcze nagrania mam z Androsa, ale pamiętajcie, Etolin Asus 18CLH, jakiś Asus 18 napisze, to nie jestem ja, Asus 200, to nie jestem ja, Asus 3000 coś tam, to nie jestem ja, więc ja o wasze pasy nigdy się nie spytam, to tak jak nieraz na czacie się wyświetla, że GMI czy ktoś tam nie spyta się o wasze pasy. Ja tak samo. Nie potrzebuję waszych pasów. Na co mi wasze pasy? Ja mam swoje konto, jestem zadowolony swojego konta, więc uważajcie w razie czego. Uważajcie. Więc tak to wygląda. Dobrze. Więc wydaje mi się, że to chyba wszystko opowiedziałem, to co chciałem powiedzieć na temat kradzieży. Tylko jestem zdziwiony, dlaczego ta osoba... Nie wiem, czy ten Asus się podał, że naprawdę, że ja to ja. Znaczy, no... Pewnie tak. Że nie wiem, no nie wiem, no po prostu to jest trochę dla mnie dziwne to było, że po prostu obcej osobie pasy podawać. Przecież nie wiem. Ale wracając do filmu, bo już tutaj trochę się rozgadałem, chociaż to oczywiście no, musiałem się rozgadać, bo to kradzież na moje teoretycznie konto poszło, a tak naprawdę ja nic nie zrobiłem. Więc dlatego powiedziałem do osoby, pisz do supportu. Więc nie wiem, zobaczymy. Więc jedynie wracając właśnie do tych prezentów, bo tu widzę, że trochę już przeskoczyliśmy, już lemurami się zajmujemy, to z prezentów miałem 104 prezenty otworzyłem i na 4 postacie, nie chciało mi się na więcej postaci, a na 4 postaci tylko skarpetki sobie dropiłem, więc na 4 postaci poleciało tak z lepszych rzeczy, już Jangów nie będę mówił ile poleciało, 3 bodzie, 5 owoców życia, 8 kamoli duchowych, mikstury, jak one pośpiechu się nazywają? No jakoś tak, nie wiem, to nie wiem w sumie po co zapisałem, 10 razy poleciało, czyli w sumie 50 sztuk, zaczarowanie przedmiotu 3 sztuki, dodają 7 i zwój korekcji 4. Zwój korekcji to nawet się mogły czasami przydać, bo czasami ktoś chce, żeby jakiś kamyk wyjąć, to można nawet trochę zarobić na tym, więc tak to wygląda z prezentów. Teraz oczywiście zajmujemy się lemurami, a pod koniec oczywiście lemurów przy 20, pod koniec 20 wam powiem co poleciało z nich. Co ja mogę powiedzieć na temat tego lemura? Hrabie. Bardzo ciekawy boss, bardzo łatwy do zbicia, efektywny bonus, diabły. Silny przeciwko diabłom. Więc to jest oczywiście najlepszy bon, jaki tutaj może być. Tutaj jak widzicie bije tak różnie po 2400, 2500, czyli, bo to wiadomo 20% PZ ma, no to już o wiele mniej się bije, chyba o połowę, więc normalnie się bije to, o, no w sumie to jeszcze przez chwilę widzieliście, prawie 5000, nawet po 5000 biłem, więc to jest całkiem ładny wynik, ale mu hrabia to w sumie ja się tak zastanawiałem, przyglądałem się co to, do czego to porównać, do jakiegoś zwierzaka czy coś, nie wiedziałem jak to porównać, a na przykład teraz taki cios, taki błyskawiczny to był, to jedynie mogę powiedzieć, że to oczywiście nie jest śmiertelny cios, to, no tutaj akurat niby 6000 walnąłem, no ale to malutko bije. W porównaniu do Trytona, to Tryton to potrafi nawet 20000 zabrać, więc to jest różnica. Ale lemur hrabia to jest spokojny boss, na luzie można go zbijać i nie, telefon, nie buntuj się, nie teraz. Nie na nowy rok, nie rób mi tego. Więc tak to właśnie wygląda, lemur hrabia jest przyjemnym bossem, łatwo do zbicia, więc można sobie te mroki, pelki, pedeki czy coś tam nadrobić nawet, jeżeli oczywiście zna się spoty, gdzie one są, ale oczywiście mapkę ja w którymś tam odcinku pokazywałem, więc w razie czego to lokalizacji powinniście wiedzieć,
mniej więcej gdzie te bossy są. W sumie co ja bym mógł tu jeszcze powiedzieć? Bo o tej kradzieży się rozgadałem, to już w sumie zapomniałem za bardzo. A może jeszcze o tomboli chwilkę powiem. Za 2 tygodnie, czyli sobie zobaczę dokładnie kiedy, 12 się pojawi ten filmik, no to 26 będzie oczywiście trzeci odcinek z tomboli, to oczywiście tam jeszcze coś będzie, oprócz tomboli, więc wtedy ja wam powiem, ile w sumie talizmanów udało mi się zdobyć z tomboli. Ile na przykład nagrody dnia, jeżeli oczywiście tego nie zapomnę. No i wkrótce oczywiście coś jeszcze z talizmanami będziemy robić, ale to oczywiście na razie nie będę zdradzał, bo to jeszcze miesiąc czasu tu jeszcze potrwa, zanim to się pojawi na YouTubie i to, co ja mam w planach zrobić. Chociaż ja już to zrobiłem. Oczywiście jedna osoba, na przykład Kik Majas, to oczywiście wie, co ja już zrobiłem, więc no wiadomo. Ups, nie ta kartka. Więc z lemurów, z 20 lemurów poleciało tak. 12 skrzyń mroku. No zawsze ponad 50%. 3 pelki, 4 pedeki, 1 rękawica, 3 kamole. Się zdziwiłem, że aż 3 kamole i 2 bodzie. A tutaj proszę bardzo. Co prawda już dawno wiecie, że jestem w Gildii na luzie, czy jak to tam się mówi. Już na grze mi niektóre osoby pisały, że są zawiedzione, że ja jestem w tej gildii, że odsubskrybują mnie. To jest tylko gildia. To jest tylko nazwa. To samo mi niektórzy pisali, jak byłem w Top Secret. Byłem w Top Secret. Dla mnie to jest tylko nazwa. To nie oznacza, że jestem jakiś top. Nie wiem. Podobno, jak ja słyszałem, to niby gildia na luzie. Tylko słyszałem, więc w razie czego to nie są moje słowa, że niby to była topowa gildia na Etolinie. Chyba tak, nie pamiętam. Więc ja tylko za swoimi poszedłem, za, no już mogę powiedzieć, za Boberem, za Kikiem, za Queen of Fear, no i tak dalej, już nie będę wszystkich wymieniał, no bez przesady. Więc dla mnie to jest po prostu gildia, to jest tylko nazwa, nic więcej, więc ja sam, w sumie nawet jeszcze 3/4 osób z tej gildii to ja nawet nie znam, więc tak to w sumie wygląda. Więc na koniec jeszcze zostaje ponownie ślub z Bówką, więc teraz to praktycznie, no, poprzednio jak ślub był brany, to była z Różyczką 5, do tej pory pamiętam, no teraz ślub z Miszeleczką. No i standardowe jakieś tam tańce, chociaż, no jak to na ślubie. Dobrze, jeszcze baru nie było, to wtedy by się jeszcze można było upić. No to właśnie ślub trzeba było od nowa brać, czyli punkty miło 150%. I trzeba było to wbijać. To było w sumie na sam początku serwera, jakie to robiłem, dlatego tylko 3 znajomych miałem. A tu oczywiście jeszcze tańce. U Kika też byłem na ślubie, no czemu nie? Zostałem chyba zaproszony, jak dobrze pamiętam, więc byłem. Więc na tym zakończymy, zobaczymy się za 2 tygodnie. Dziękuję wszystkim za oglądanie i widzimy się wkrótce. Cześć!